Dorota Kolak, 62 L. Podzieliła się z fanami radosnym wyznaniem. Okazuje się, że mama aktorki ma 90 lat i wciąż cieszy się świetną formą zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Gwiazda zdradziła też kilka szczegółów z życia ukochanej mamy. Będziecie, w szoku, co robi na co dzień. Kiedy kilka tygodni temu jechała z Gdańska. Gdzie mieszka, do rodzinnego Krakowa, była wyjątkowo dumna. Dorota Kolak miała towarzyszyć swojej, mamie, Alinie, która została zaproszona do tamtejszego magistratu. A okazja była szczególna. Reklama władze miasta wyprawiły przyjęcie, na które zaproszono dziewięćdziesiąt-latków. Wprawdzie okrągłe urodziny pani Alina obchodziła w lipcu. Ale to właśnie o świętowaniu w gronie rówieśników marzyła najbardziej. I nie zawiodła się. Było mnóstwo radości, tańce, śpiewy i paczki od prezydenta miasta. Aktorka jest bardzo dumna i szczęśliwa, że. Ma mamę, która wciąż jest pełna radości i energii. Pani Alina prowadzi w internecie stronę. na której zamieszcza różne filmiki. Dzieli się w nich wspomnieniami i przemyśleniami. Opowiada o młodości życiu. A nawet recytuje wiersze. Na pomysł założenia strony w internecie wpadła 4 lata temu. Po tym jak zmarł jej mąż, Jerzy. Prowadzi też gimnastykę dla 90 latków, pokazuje różne ćwiczenia, gra na pianinie, wylicza z uśmiechem Dorota Kolak. Przede wszystkim jednak pani Alina zaraża dobrym humorem innych seniorów. Jestem nietypowa. Proszę mi pokazać babcie, która uczy się wierszy na pamięć, w tym tysiąc wersów pana Tadeusza, a uczy się dlatego, że szare komórki wtedy żyją, kiedy my się uczymy. Taka jest prawda. Ja nigdy nie kładę się spać bez planu na jutrzejszy dzień. Zawsze mam coś do zrobienia, opowiada pani Alina. Aktorka cieszy się, że jej mama ma mama własne życie i wciąż tyle rzeczy do zrobienia. Zawsze była dla niej wzorem to ona wiele lat temu zaraziła ją pasją do teatru i zamiłowaniem do porządku Taka mama to prawdziwy skarb, a dorota kolak zrobi wszystko, aby była z nią jak najdłużej zobacz więcej materiałów w wideo.